Jesteśmy na konferencji Transport and Logistics 100 CEOs Conference w Poznaniu. Jest 8 września 2022 roku. Konferencja jest skierowana do menedżerów najwyższego szczebla, właścicieli i osób zarządzających największymi funkcjonującymi w Polsce firmami transportowo-logistycznymi. Od tak naprawdę lat 90. Chiny włączyły się w globalizację, otworzyły swój prawie 1,5-miliardowy rynek i wszyscy kapitaliści na przebieżki biegli do Chin, bo tam jest 1 billion customers. Jedni zarobili, drudzy stracili, a najbardziej wygrali na tym Chińczycy. No i teraz już mamy świadomość, mamy zgryz, a nawet kaca, jeszcze przed przyjęciem wieczornym, że z tymi Chinami coś trzeba zrobić i trzeba się do tego dostosować. Problem polega na tym, że wyrosło drugie supermocarstwo, a pierwsze się go obawia i pomiędzy nimi dochodzi już do zderzenia, które jest bardzo wielowymiarowe. Faktem, że w dzisiejszych czasach stoimy przed bardzo niepewnym rynkiem, tak? Nasi kontrahenci zachowują się dosyć nieprzewidywalnie, ciężko zaplanować długofalowo, więc spotkanie, na którym możemy dowiedzieć się, jakie trendy będą obowiązywać na chociaż najkrótszy okres czasu w przyszłości, jest dla nas bardzo, bardzo cenne. Dlatego przyjechaliśmy na tę konferencję, ponieważ na niej właśnie Państwo zgromadzili szereg odpowiedzi, które my również poszukujemy na co dzień. Więc ta konferencja uważam, że dla nas jest bardzo korzystna, dlatego również przyjechałam z partnerem oraz naszymi dyrektorami, żeby naszą wiedzę pogłębić. I jest to naprawdę dla nas cenne doświadczenie. Thank you.